bary, kluby, restauracje. Czy w Sosnowcu znajdziemy miejsca, gdzie warto wybrać się na dobry obiad, szaleńczą zabawę albo romantyczną randkę? O opinię postanowiliśmy zapytać samych mieszkańców. Można zjeść w miarę dobrze w Kogucie i wino. My teraz idziemy właśnie na obiad, idziemy tutaj na Małchowskiego, to jest chyba kaprys linguiniego. Maxi pizza na przykład. Jest tam fajna piekarnia, tam są croissanty święte. Świetne. W barze staropolskim i w Lalamido. No tutaj w McDonaldzie, w Plazie lub no mało spoza w Sosnowcu. Polecam pizzerię Da Grasso. Korzystam z niej często. Na Pogoni byłby taki chyba Chińczyk. Chińczyk się to nazywa, ale nie znamy nazwy. Ewentualnie wino i Kogut wino? W barze staropolskim. A co tu jest dobrego? Placki po węgiersku. Przy lodowisku tam jest taka mała restauracyjka, nazywa się Axel. Przy centrum samym, koło Żabki jest dobry kebab. My idziemy do Muzy na bagietki. Nie, no teraz nazywa się to Magiel Kulinarny. A tak, no staro. Tam gorąco polecamy. Jest... Najlepiej w Plazie. Plaza, tak. Tam na rogu jest taka knajpka zarębista, jak się idzie koło Targowej. I zarębiste jedzenie i tanio, i się najeżdża zdrowo nawet. Pizzeria, Maxi Pizza, albo w sumie nie wiem, czy tu mamy gdzieś pizzerię, Da Grasso. I obok Inferno otworzyli taką nową pizzerię. Na jedzeni do syta nadmiar kalorii możemy zgubić na nocnej imprezie w jednym z tutejszych klubów. Które z nich są według sosnowiczan warte polecenia? Gdzie się pobawić? Klub, miejsce, gdzie w Sosnowcu, tu za mostem jest klub. W Sosnowiec to Inferno chyba, na Targowej tam jest, albo Farmakon. Inferno, co jeszcze jest w Sosnowcu, taki klub? No studio. To tylko i wyłącznie Kaszmir. No. Jest tu Doors, Inferno, takie, to bardziej są takie puby, no ale można na upartego przyjść i potańczyć. Nie przepadamy za klubami. Tu Doors, Remedium, za mostem. Czyli jest co znaleźć. Zagłębie Roka. Farmakon, Tudors, gdzie jeszcze pod można spodem, iść? Pod spodem, za mostem. Gdzie jeszcze można iść? Do No Name można jeszcze iść. Farmakon. Farmakon. Inferno. Zajebiście w Farmakonie, naprawdę, polecam. Jeżeli w jednym z nich spotkamy miłość swojego życia, warto pomyśleć o miejscu, w którym romantyczny wieczór we dwoje doczeka się odpowiedniej oprawy. Pierwsza taka decyzja moja, wydaje mi się, że do Sfinksa, być może. Czyli jednak restauracja, tak? Tak, tak. Romantycznie musi być. Z osobą bliską waszemu sercu na randkę. No tylko my. Forever alone. Może jest herbaciarnia Pogoń. Na Pogoni takie szaleństwo. Restauracja Czarci Młyn. Bardzo dobre żarcie, dobra restauracja. Old Central Pub. Spacer po parku raczej mi pasuje. Do Heliosa. Plaza. Centrum jest na środku na pani, taka kawiarenka, klubokawiarnia taka i tam są lody, wszystko, piwko sobie możemy pić i zjeść, fajnie też jakieś tam deserki, nie deserki. Myślę, że w Plazie coś powinno takiego się znaleźć, takiego przytulnego. My wiemy chyba gdzie, prawda? Moglibyśmy miło spędzić wieczór we dwoje. No my bardzo nawet miło, nie jeden wieczór spędzamy. A więc myślę, że chyba tak najmilej w Sosnowcu możemy spędzić na ulicy Teatralnej 4 w Teatrze Zagłębia. Szczególnie, że właśnie rozpoczął się tam sezon pełen nowości.